Jeżeli barman oferuje ci autorskiego drinka i opisuje jego smak jako ciekawy i intrygujący, to masz pewność, że wypijesz go dwa razy. Pierwszy i ostatni. Dzień doberek z baru Sztok Polska. No niezmiernie miło mi Was znowu gościć podczas kolejnego odcinka drugiej serii 50 sztosowych koktajli. Być może nie wyglądam dzisiaj zbyt wyjściowo, żeby pokazać Wam i przedstawić historię koktajlu, którego nazwa odwołuje się do eleganckiego męskiego wdzianka wieczorowego, ale i tak to zrobię. Przed Wami historia Tuxedo. Sama historia tego koktajlu, tej receptury wcale nie jest jakaś zawiła. Jest to rozbudowana wersja gin martini. Natomiast jeżeli przyjrzymy się tym pierwszym publikacjom na początku XX wieku, to zobaczymy bardzo fajną rzecz, ciekawostkę, jak bardzo ewoluował gin, a zwłaszcza typy ginu używane do koktajli. Specy od koktajli datują powstanie tego koktajlu już jako Tuxedo mniej więcej w 1880 roku, co wcale ma sens, ponieważ o tak zwanym fancy martini, czyli martini, które oprócz bazowego alkoholu i wermutu miało też chociażby bittersy albo sherry, czyli inne wino wzmacniane, o tym mówi już nawet Jerry Thomas w swojej książce z 1862 roku. Tuxedo w publikacji pierwszy raz pojawiło się w 1903 roku, a to za sprawą Tima Daliego. Jego Tuxedo bazowało, uwaga, na ginie klonowym. I okazuje się, że tak, było coś takiego, a było to nic innego jak klasyczny gin dosładzany syropem klonowym, który oczywiście żeniony był i butelkowany jako jeden płyn. Natomiast my wiemy, że coś takiego jak gin klonowy w tym momencie nie funkcjonuje. Dlatego chyba możemy bardzo prosto założyć, że był to chwilowy trend. To też pokazują publikacje, ponieważ 7 lat po publikacji Tima Daliego pojawiła się inna receptura Jacoba Grochusco. On swój Tuxedo proponuje na ginie typu Old Tom. Ten oczywiście już znamy, bo to jest po prostu bardziej dosładzany, klasyczny gin. Moda na Old Toma trwała jeszcze krócej, bo tak naprawdę po kilku latach mogliśmy zaobserwować masę publikacji receptury Tuxedo, która bazowała już na klasycznym London Dry'u. I prawda jest taka, że ten trend trwa do dziś i London Dry jest najbardziej popularnym stylem ginu. Jeszcze zobaczymy, co oczywiście przyniesie jutro. Natomiast barmani nie tylko eksperymentowali z samym bazowym alkoholem, bo dodawali właśnie sherry, czy bittersy, czy w ogóle zabierali wermut i tylko i wyłącznie dodawali hiszpańskie wino wzmacniane. Dlatego też Tuxedo ma wiele twarzy i wiele wariacji. Ja dzisiaj pokażę Wam Tuxedo No. 2, które gin Old Tom zastępuje klasycznym London Dry'em. A ponieważ ja jestem fanem wytrawnego Londyńczyka, to taki koktajl właśnie mam. Zaserwuję, działamy. Tuxedo to koktajl mieszany, dlatego przyda nam się szklanica, do której wlewamy po kolei. Równe porcje po 40 ml ginu typu London Dry oraz wytrawnego wermutu. Także jak widzicie, to będzie baza bardzo, bardzo wet martini. I żeby trochę podkręcić smak, około łyżeczka likieru Maraschino, kilka kropelek bittersów pomarańczowych i jeszcze mniej, dosłownie kapeczka absyntu. Mati lubi absynt. Teraz wystarczy nam delikatnie tutaj połączyć składniki i oczywiście zasypać kostkami lodu. Pomerdolimy to sobie jakieś 10-15 sekund. Cóż tutaj nawydziwialiśmy?
Moi drodzy, chyba to będzie dobre. Nie pozostaje nic innego, jak naszą miksturę przelać do schłodzonego kieliszka koktajlowego. A dekorujemy, ja już sobie wcześniej przygotowałem, skórką z cytryny oraz wisienką maraschino na szpadce. I proszę bardzo, tuxedo, technicznie rzecz biorąc, tuxedo number 2, ode mnie specjalnie dla Was. Sprawdźmy, jak smakuje. Jest po prostu wyśmienite. Kompleksowe. Od razu Wam powiem, że jeżeli chcecie kogoś zaprosić do zabawy w naprawdę wytrawne koktajle, to nie zaczynajcie od Dry Martini albo, nie daj Boże, Churchill Martini. Myślę, że taka wersja będzie świetna, ponieważ pomimo tego, że wermut jest wytrawny, to jednak nie jest aż tak wytrawny jak London Dry i spowoduje, że te składniki w całości, jeszcze likier maraschino i bittersy, będą bardziej przystępne, bardziej delikatne. Świetna mieszanka, polecam serdecznie każdemu, no po prostu niebo w gębie. Róbcie to. A ja mogę powiedzieć tylko jedno, że byliście niezmiernie mili, że znowu ze mną byliście. Nic Was tylko uściskać, wytulić i zaprosić do subskrybowania Łysej Głowy, do oglądania większej ilości moich filmików. A jeżeli chcecie jeszcze więcej, no to przypominam, zbiór receptur, koktajle alkoholowe, nie tylko Aperol, cały czas w sprzedaży. Link oczywiście wrzucam na dół w opisie. Mówię do zobaczenia i do następnego mieszania.